Fragment powieści Roria, córka zbójnika. W nocy znów spadł śnieg, który przykrył wszystkie narciarskie trasy Roni. Musiała więc ubijać nowe, a była to ciężka praca. Zapragnęła znaleźć się w domu. Drapała się na wysokie wzgórze, chcąc zjechać teraz od drugiej strony. Zbocze było bardzo strome, ale miała przecież kijki narciarskie, którymi mogła hamować, więc bez obawy ruszyła w dół, zbijając tumany śnieżnego pyłu. Nagle najechała na próg, który pokonała skokiem, ale zgubiła przy tym jedną nartę. Jej stopa przebiła warstwę śniegu i wpadła w głęboką jamę. Zobaczyła swoją nartę ześlizgującą się po zboczu i znikającą, podczas gdy ona sama utknęła nogą w jamie po kolano. Rozśmieszyło ją to, ale szybko spoważniała, gdy spostrzegła, że jest źle. Nie mogła wydostać się z uwięzi, mimo szamotania się i wyrywania ze wszystkich sił. Z głębi jamy doszło ją jakieś mamrotanie, ale zupełnie nie wiedziała, co to mogło być. Wtem, kawałek dalej, ujrzała gramolący się poprzez śnieg stadko pupiszonków. Łatwo było je poznać po szerokich pupkach, małych, pomarszczonych twarzyczkach i zmierzwionych włosach. Pupiszonki były zazwyczaj przyjazne, nastawione pokojowo i nie czyniły nikomu krzywdy. Ale tutaj, które stały teraz i gapiły się na nią głupiutkimi oczami, te były najwyraźniej niezadowolone. Krząkały i wzdychały, a jeden z nich powiedział ponurym głosem: Semu, ona tak lubi. I zaraz przyłączyły się inne. Semu, ona tak lubi. Dlaczego rozwala nam dach? Semu to tak? Ronia pojęła, że wpadła stopą w ich ziemiankę. Pupiszonki budowały ziemianki, jeśli nie znalazły dziupli odpowiedniej na mieszkanie. Nic na to nie mogłam poradzić, powiedziała. Pomóżcie mi się wydostać. Ale one tylko gapiły się na nią, równie bezmyślnie jak przedtem. Una siedzi w dachu. Czemu ona tak lubi? Ironia zaczęła się niecierpliwić. Pomóżcie mi więc, żebym mogła stąd wyjść. Wyglądało jednak na to, że one nie słyszą lub nie rozumieją. Gapiły się tylko na nią bezmyślnie, a po chwili zniknęły w swojej ziemiance. Usłyszała z dołu ich niezadowolone mamrotanie. Nagle zaczęły pokrzykiwać się radośnie, jak gdyby coś je ucieszyło. Da się! Krzyczały. Kołysa się! Ironia spostrzegła, że coś ciężkiego zwisa jej na stopie. Maluśki pupisonek, dobrze się kołysa! Krzyczały pupiszonki. Kołys kołyskę, kiedy już i tak mamy w dachu twojego nogasa. Ale Ronia nie miała zamiaru leżeć w zimnie i śniegu po to, żeby kołysać głupie pupiszony. Dziękuję.